witam moich widzów obecnych i przyszłych. Praca na farmie w Danii, 31 sierpień, dzień 29 pracy. Wiem, że wyglądam jak Tom Hanks z filmu Castaway, ale dzisiejszą misją jest powrót do głównej bazy w Polsce. 2 godziny jazdy z Kopenhagi do Geser, później prom 2 godziny do Rostocku i z Rostocku 4-5 godzin do Polski. Razem 8-9 godzin. Robię kilka dni przerwy, bo lemiesze się tak zagrzały i cały sprzęt, że trzeba schłodzić system. Aha, kabinę zamknąłem na kluczyk. Żadnego włażenia. Motogodziny są wszystkie moje. Wszystkie motogodziny. Nie żartowałem z tymi motogodzinami. Każdy może jeździć moim ciągnikiem. Prosiłem wszystkich, żeby na razie stąd odeszli, bo ja będę nagrywał na YouTube. Dlatego mam teraz 10 minut wolnego tutaj miejsca dla siebie. Fajniej ludzie i w ogóle. Hybrydowy napęd, nie wiem na czym on polega. Też na kopceniu chyba. Na pewno silniki elektryczne. Idziemy później na dół zobaczyć na wyświetlacz, jaką mocą dysponuje ten prom, ile ma koni mechanicznych każdy silnik i czy jest mocniejszy od mojego Magnuma. Razy 4500 kW. Kurczę, jest mocniejszy od mojego Magnuma.